kim jestem, jakie są moje zadania na tym świecie, dlaczego tutaj się pojawiłam. Te pytania co jakiś czas przychodzą do mnie, myślę, że też do wielu osób, i kręcą się one wokół tożsamości. W metodologii Active Citizens, stworzonej przez British Council, metodologii stosowanej do pracy ze społecznościami lokalnymi, podano taką definicję tożsamości, że jest to jednostkowa świadomość samego siebie, samej siebie, i być może jest ona po części wrodzona. I mamy dwa rodzaje tożsamości. Jest to tożsamość indywidualna i społeczna. Na indywidualną tożsamość będą składały się sądy, wartości, zainteresowania. Natomiast na tożsamość społeczną będą wchodziły wiele elementów, także religia, język, kolor skóry, kultury, poprzez pryzmat których identyfikujemy się w społeczeństwie. Każdy z nas ma wiele tożsamości społecznych. Mogę być na przykład kobietą, mogę być studentką, działaczką, matką. Najciekawsze w tożsamości jest to, że tożsamość z czasem się zmienia. Jest tak wtedy, kiedy mamy jakieś nowe doświadczenia, wkraczamy w nowe środowiska, poznajemy nowych ludzi. Dlaczego zrozumienie naszej tożsamości jest ważne? Przede wszystkim możemy uzyskać samoświadomość, możemy wzmocnić poczucie własnej wartości. Nasze tożsamości są bardzo ciekawe, ponieważ po części są widoczne, a po części ukryte. Bardzo przyda nam się tutaj metafora góry lodowej, która podobnie wygląda jak nasza tożsamość. Niewiele tej góry lodowej wystaje ponad powierzchnię morza, a ogromna część góry lodowej znajduje się poniżej lustra wody. W części odkrytej, widocznej, mamy przede wszystkim odzież, język, jakim się posługujemy, może być kolor skóry. Tych elementów nie ma tak bardzo dużo. Natomiast nasze tożsamości są bardziej ukryte niż widoczne, ponieważ nie widać wartości, relacji, rodziny, naszych przyjaźni, poglądów, duchowości, nawyków, preferencji, płci kulturowej, ani władzy. Jeśli wyobrazimy sobie górę lodową dryfującą po morzu i ta góra napotka inną górę, to może okazać się, że nastąpią nieoczekiwane kolizje. Czyli na poziomie części ukrytej będą konflikty, niezrozumienie, może być problem, no i często dochodzi po prostu do bardzo poważnych zranień, czasami do walki. Czasami jest tak, że jedna góra lodowa jest tak silna i tak mocna, ma oparcie i tak ma potężne poglądy, że inna góra lodowa w kolizji z nią zostaje zupełnie zniszczona. Polegamy na założeniach i stereotypach, i jest to bardzo poważna sprawa, nad którą warto się zastanowić, ponieważ nasze założenia i stereotypy dotyczą innych ludzi, czasami innych kultur, i te stereotypy mogą mieć pozytywne znaczenie, ale mogą też mieć negatywne. W każdym razie stereotypy zmieniają nasze patrzenie na rzeczywistość. Co zrobić w takim przypadku? Jak postępować? Bardzo ważne jest mieć dystans do własnych założeń i stereotypów, ale ważne jest również zadawanie pytań i odsłanianie tego, co ukryte, na ile możemy to oczywiście zrobić w innych ludziach, w innych kulturach. To razem powoduje, że możemy zbudować zaufanie, porozumienie i bardzo mądrą, zdrową współpracę.